Szanowni Państwo, no, rząd nie wyciąga wniosków z tego, co się dzieje w gospodarce, aby nie mieć drama w gospodarce. To już widać, to zgłaszają przedsiębiorcy, wychodzą na ulicę, otwierają swoje zakłady, swoje biznesy. Tak dalej być nie może, bo to jest degrengolada całkowita. Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska od początku apeluje, aby siąść do wspólnego stołu, do okrągłego stołu z przedsiębiorcami i rozmawiać, nie politycy, ale przedsiębiorcy i rząd. Jest możliwość otwarcia wielu zakładów w formie reżimu sanitarnego, bo taka możliwość jest. To nie chodzi o to, żeby zlikwidować ten lockdown, który rząd wprowadził, bo rząd wprowadził lockdown, tylko to się nazywa bardzo pięknie narodowa kwarantanna. Ja powiedziałem kiedyś, że będziemy mieć na wiosnę narodowe, ale bankructwa przez to. Są takie możliwości, przedsiębiorcy na to wskazują, ale rząd jest głuchy do tego. Przedsiębiorcy już dalej nie mogą siedzieć spokojnie. Wychodzą na ulicę, tak jak powiedziałem, ale przede wszystkim otwierają swoje przedsiębiorstwa, a więc handel, gastronomia, turystyka, wypoczynek. Ja wystąpiłem do premiera, jeżeli chodzi i o stok przemyski, bo proszę Państwa, no paranoja, od kilku lat stok nie mógł funkcjonować, bo nie było śniegu, w tym roku jest śnieg. Wielki wysiłek, nakład, dość duże pracy. Wyciąg narciarski należy do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli to nie jest prywatna, a samorządowa instytucja. No i od początku zamknięty stok jest, z tym związana jest cała gastronomia, hotele, wypoczynek. Jedyny stok w okolicy, nie trzeba jechać w Bieszczady. Można sobie pojeździć na nartach, są warunki. No, kto wymyślił coś takiego, trudno powiedzieć. Dlatego jeszcze raz apelujemy do premiera o podjęcie działań, wsparcie i też, żeby było ciekawie. Przemyski Stok to jako przykład podaje, nie otrzymuje wsparcia, bo nie jest w terenie górskim, podgórskim, a tylko w Przemyślu. No ale to jest Stok, to jest to, co funkcjonuje, to, co generuje koszty. Tam jest w ośrodku około 70 osób zatrudnionych. To będą kolejne bankructwa, to będą kolejne zwolnienia. Dzisiaj usłyszałem w radiu, że badania wskazują, że około 50% firm, a to są głównie te małe i średnie, zbankrutuje i to do półrocza bieżącego roku. Jeszcze raz apelujemy do premiera o zajęcie się przedsiębiorcami i słuchanie się w to, co mówią przedsiębiorcy, bo do tej pory nikt z przedsiębiorcami nie rozmawiał.